Halo, witam moich ulubionych widzów na tym kanale. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Możecie wpaść na Twitcha i zostawić lajka tutaj, a my oczywiście kontynuujemy sobie, słuchajcie, historię z gry. Jak ta gra się nazywa? Kroniki Medytany Archolos. Nie wiem, czy zauważyliście na samym starcie, jest lepsza jakość, a przynajmniej powinna być jakość 2K, jeżeli wszystko dobrze ustawiłem. Także może zostawić lajka tutaj z każdym odcinkiem. Coś się dzieje lepszego i staram się to ulepszać. No i witam was w tej chillowej giereczce, w której będziemy szli po zioła. Aby dojść do jego pracowni, mamy taką misję. I to mamy misję. Volkar powiedział mi, że jego zamiennik udał się na zapasy do starej łodzi rybackiej. To może nie. Eskiel chciałby pochować jego córkę, aby pomóc staremu. Muszę porozmawiać z lokalnym magiem w wiosce i zapytać, czy nie ma możliwości. No tak, tylko. Coś mnie mag chyba spał w poprzednim odcinku, o ile dobrze pamiętam. Sorry widzowie, jeżeli na samym starcie będę delikatnie zdrętwiały i będę troszeczkę mniej mówił, no to taka sytuacja jest, że dzisiaj nie wypowiedziałem jakoś turbo dużo słów. Więc to są jedne z pierwszych słów, które wypowiadam, jak coś, więc muszę się rozgrzać delikatnie i dużo więc mówię więc. Zobaczmy, czy nasz mag. Śpisz? Ty nie ma maga, a jest, witam Hej. serdecznie. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Bardzo mi pomogłeś ostatnio. Jak ja pomóc? Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się Oczywiście, że należy. tak. Jeszcze się Jak? zastanowię. Jak mam przekonać Może się uda mieszkańców? jeszcze coś ugrać. Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty Ja już i to zrobiłem w doprowadzisz sumie. go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię Ale ludzi. możemy zrobić Lepiej też takie. zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. No dobra, to właściwie to zróbmy. Okradnijmy mu mieczek. Dzięki za RD spolny 8 sztuk złota. Pozdro. Od razu będę miał 8 sztuk złota dla mnie jest chyba tego. Promocji na miejsce na cmentarzu. Co miałem mówić? Nie pamiętam już. Kurde, dzisiaj mi musta średnio działa. Ani się nie wyspałem, musiałem gdzieś stać widzowi i mnie brzuch boli. Wszystko jest, ale takie dymy robimy na streamach. Możesz wejść. Normalnie ci mówię. No i zapomniałem, że ta gierka jest dość chillowa, więc w sumie nie mam się czym przejmować. Tutaj więcej o niej gadałem niż tak naprawdę ja na tych odcinkach gadam. Możecie napisać w ogóle, jaką serię po tym gotiszku będziemy ogrywać. Ja wiem, że jeszcze trochę to będzie trwało, bo to będzie bardzo długa seria. Ale możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć na kanale. I czy chcecie w 2K? Ja wiem, że komuś, kto nie jest w stanie, bo ma za słabego neta, na przykład obejrzeć 2K, to mu pewnie przykro jest. Ale co? Jakoś ma się zgadzać. Dla widza to na Twitchu mam w HD tylko streamy. Tadek, bo niestety bitrate nie wytrzymuje. Tak to jeszcze film mogę przesłać, a te filmy i tak po 7 GB uważam. Ale jakoś da radę. Ale no tak na żywo to ciężko. Esencja many, stara moneta. Za darmo? No to kurwa, to pewnie, że biorę. Ty, ja mam takie w ogóle kolce mi wystałem z krzesła. O nie, ja nie mam save'a. Dobra, wszystko w porządku. Chyba misja została wykonana, czy nie? No to coś mnie tu nie zaskoczyła, że nowy wpis, więc nie wiem, czy każdy chwast został wyrwany. Ja zrobić? Nie, chyba coś tu jeszcze zostało do zrobienia, widzowie. Jeszcze jakiś chwast się tu ukrył przed nami. A to są chwasty. Dobra, też się zbiorę. Dobra. I zapiszę. I tyle. Trzeba zapisać, bo się zaraz zbaguje giereczkę i będzie przypiks. Bo więcej chciałem mówić. Właśnie miałem chwilę na zastanowienie się. O, karmnik. Pork chop.
Chociaż nie wiem, chyba dokarmianie ptaków nie jest najlepszym pomysłem. Chciałem powiedzieć, że wiecie co mi się podoba w tej grze? Taka zwykłość. Nie robimy tu nic jakiegoś nadzwyczajnego, jesteśmy tacy zwykli. I ma to jakiś swój urok, tak samo jak w Simsach. Jakby tym samym urokiem jest to, że jest to po prostu takie w miarę zwykłe. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. Nie. Bardzo... No dawaj, dawaj. Pewnie, że zapłacę. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Niech Adanos ci błogosławi. Dobra, teraz dobra. Nie widzę ku temu żadnych. Dzięki za zniżkę 8 golda i rydę spolny. By się do mnie zgłosił, by omówić szczegóły. Dobra, do Ezekiela, Ezekiela. Jak on ma? Coś na S. S, bo to szef. Co miałem mówić, że my pewnie pod tą córkę i tak będziemy musieli się wybrać, więc... Ale serio, Fez mi się podoba to, że to jest takie zwykłe, normalne. Tu se chodzimy, tu se... Strzelamy, nie jesteśmy nikim jakimś takim turbo wyjątkowym. Nie wiem, Fez mi się to podoba, dlatego zawsze też lubiłem w Simsy grać, bo to było takie... Hej! Takie kurwa zwykłe. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. I ma to świetnie. Jakiś swój urok. Ja w tym czasie dowiedziałem, chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. Pójdę. Chętnie z tobą pójdę. Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Chłopie, ja mam łuk. Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Nie mamy dużo czasu. Spoko. Ty, ale ten pancerz to zajebisty. Trzeba by było trochę jeszcze w HP zainwestować. To już w ogóle będziemy takimi gigakoksami. Musimy się udać do wartowników. Dwie osoby do pomocy powinny wystarczyć. To jest cenna rada. Bo tak to bym poszedł tylko i wyłącznie w prawo. A tak wiem, że tutaj jest jedna i tam przy drugiej, bo są chyba dwa wejścia. No to tu jest jedna, a tam jest druga. Chociaż jeszcze gdzieś chyba musi być wejście, tak mi się wydaje. Witam serdecznie, ty pomóż? Ej, ty. Ty widz, pomóż? Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. No, chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Ktoś musi pilnować bramy. Przykro mi. Może mógłbym poszukać kogoś, kto by cię zastąpił. W sumie Markus mógłby ci pomóc. I tak zawsze przebywa w okolicy. Pogadaj z nim, może się zgodzi. Markus, a kim jest Markus? Wartownik Folkard nie pomoże mi w sprowadzaniu moich towarzyszy. Mówi, że nie może zostawić bramy. Może Markus mógłby pomóc? Może tak, ale kim rzecz do jasnego ciasnego jest Markus? Kurwa blaszka. Kim jest Markus? Markus? Kim jest Markus? Halo? Ty Markus? Nie? A może ty pomóc, bo ty wyglądasz jak ochroniarz, nie? No chyba nie. Markus. Ja nie wiedzieć gdzie jest Markus, widzowie. Też nie będę chodził w kółko, na szczęście ja mam coś takiego jak montaż na żywo i wystarczy, że kliknę zatrzymaj i sobie wygoogluję albo coś, albo będę chodził po mapie i poszukam Markusa, żeby lorowa była, nie jakieś googlowanie. Ale i tak mamy trochę czasu, to może znajdziemy zaraz Markusa. Chodźmy tutaj w ogóle, tutaj nigdy nie byliśmy. Ja bym proponował w ogóle porozmawiać z tymi postaciami, bo to masę tu postaci, a nigdy z nimi nie gadałem. Może miałem jakieś ciekawe misje, coś ciekawego do porobienia. Witam serdecznie, a to farmer zwykły. A jak wezmę jabłko, to będzie to traktowane jako kradzież, czy... czy pomoc w podnoszeniu jabłek? Ja pomóc.
Ja pomóc pozbierać jabłka i strzały z drzewa. Pewnie, że tak. A mogę z drzewa bezpośrednio zbierać? Chyba nie. Chyba to tylko i wyłącznie tekstura. Dobra, pozbierajmy to, bo to zawsze jakiś goldzik. A tu... Tutaj goldzik aż tak nie jest potrzebny na razie nam. W sensie nie mamy jakiegoś turbo wymagania teraz goldowego. Nie mam właściwie co kupić. Ale przyjdzie moment, gdzie ktoś powie 3000 za kurwa... Za tego. A to nie wiem, czy taka pietrucha z pola. Ja pomóc? 3000 za pancerz i co wtedy zrobimy? No nic nie zrobimy, dlatego trzeba zbierać choćby takie pietruszki. Proste, ja pomóc farmerom. Wydaje mi się, że powinno być to traktowane jako kradzież, ale skoro gra tego nie mówi, to ja... chłopie, jak ja widzę, że można coś ukraść w grze, no to... Ja jestem tak zwanym kolekcjonerem. Ty, posmarkałem się. Jak ja chory chyba jestem. Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Rypie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Pewnie. Dawaj mieszka. Ja pomóc. Jesteś? Od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Pablo Escobar. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędzie... Kurwa, widzowie, przepraszam, ja naprawdę mam ciężkie paluchy. Co to takiego? Zuch, chłopak. No. A teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Jasne, że pomóc, tylko skipłem cię. Przez chwilę mój mózg się wyłączył i nie słyszałem, co mówiłeś. Co takiego, coś blokuje przepływ wody, przez co młyn nie chce działać. Jasna sprawa, ja pomóc. A to spoko w ogóle taki mechanizm, nie? Płynie se rzeka i tak się robi mąkę. Spoko. Tak kiedyś było? Pewnie tak właśnie było. Ja tam gdzie mieszkałem był taki młyn stary, ale nie wodny akurat. No i jest to tak zwany kamyk. Miga? Jak ja pomóc? Nagroda? Coś? Ten? Negocjacje? Dawaj siano kurwa, albo ci ten kamień rzucam z powrotem. Nie w kurwie. Chodź tu. Co słychać? Razi. Ty, no ale ja pomóc, a ty i co się? Halo? Jeszcze jeden? Badyr? Kamień? Coś ten jest tam? Może nie do końca dobrze sprawdziłem. No nie, wygląda jakby był... A! Coś tu było, widzowie. Widziałem to. Przez ułamek sekundy. Jest tam kamyn. Kamyn? Kamyn. Kamyn. Chciałem powiedzieć jednocześnie badyl i kamyn. Powiedziałem... Kamyl. Młynie nie płynie młyn? Jak się nazywa misja? Młynie jak w młynie. Czemu powiedziałem w młynie nie płynie młyn? Zostało oczyszczone. Dobra, ja mam dziś jakiś kurwa wylew. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Wylew pozytywnych emocji, bo słyszałem, że Giga Cox lubi cię serię, więc dzięki. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak, i nie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramsayu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z Lady Aldona i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Proste. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym,
Co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych? Taki jak każdy inny. Taki jak każdy inny. Wątpię, żeby sam Robar często odwiedzał Archolos. No i w tym problem. Ramzej jest tak jak wszyscy. Jak tak dalej pójdzie, Silbach zostanie rozkradziony przez królewskich albo te całe gildie kupiecką, a wtedy będą z nami robić, co im się żywnie podoba. Naprawdę boję się o przyszłość tej wioski. Gdzie teraz przebywa ser Ramzej? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem się? Pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha, jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Ramzej nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. Opowiedz mi o młynie. Pracuję w nim odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech Inos czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramzej, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? To Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramzej ustanowił monopol na mielenie zboża, a flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Dobre pytanie. Ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramzej odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy będzie jeszcze gorzej. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie. Ale tak łatwo się nie damy. Znowu cios dla widza dostał. Mieszkańców Silba. Wykonany. Wolność była zawsze. Ale gadasz, dziadek, już. Co słychać? Jeśli chcesz znać moje zdanie. Dobra, rozumiem. Rozumiem. No, ma to jakiś swój urok, takie wsiowe gadanie. Tak zawsze jest na wsi. Jeszcze więcej się gada niż w mieście. W mieście człowiek zabiegany. No spoko. Ale ja tu się nastawiłem dymowo. Dzisiaj. Jak leci? Na zawsze będę twoim dłużnikiem, kolego. Dzięki. Gdyby aha, bo ty, to Timo, no tak. Leżałbym teraz na dnie morza. Dobra, dzięki. Jak ty dłużnik? Ty. A ten miód i piwo butelkowe. Ty potrzebujesz? Słuchaj. Chyba potrzebujesz. O nie, drabiny, widzowie. Jod się kręca, da się wejść? O! No! Jakoś to idzie. Zatrzymać dziwnie dwa przyciski, ale jakoś się da. Jeżeli to jest spichlerz wyspy, to mało imponujący. To nie jest aż tak duża wyspa, jak mi się wydawało. Znaczy jak na tyle ludzi, to chyba git, nie wiem. Tak. Jeszcze nie widzę, żeby tu było jakoś... Cześć, nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? Sera? Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Jakoś dużo ludzi, oczywiście. Nie widzę tej skali, tego moda i tak dalej. Oto ser. Tej wyspy. Chyba coś ci się pomyliło. Ogonek. Hej. Jo, cię kręcę ze szczurem. A jakby mu tak... Nie, no gdzie? Ale jakby tak... Nie, no gdzie? Ale jakby... Nie, no.
Dobra, trzeba ogarnąć sera, damy radę. I pogadać ze strażnikiem w sumie, jak tu jesteśmy. Witam serdecznie. Pomóc? Córka Ezekiela została na brzegu. I? Potrzebuje kogoś, kto sprowadziłby jej ciało do wioski. A co mi do tego? Jesteś wartownikiem tej wioski, więc twoim obowiązkiem jest... Pomoc mieszkańcom tej wioski. Wy nimi nie jesteście, więc nie, nie mam takiego obowiązku. Adanos by pomógł dla widza. Albo utopiłby ich, gdyby miał taki kaprys. Twoje religijne gadki nie robią na mnie wrażenia. Zostaw je mądrzejszym od siebie. Czego chcesz w zamian za pomoc? Pieniędzy? Jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą. Rozumiem. Za pokaźny mieszek jestem w stanie się tam pofatygować. 20 PSC? O, 25 PSC, może... może być chyba. Mimo, że wyglądasz jak Obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. To co mam robić? Zabierzesz Ezekiela do wybrzeża i razem z drugim strażnikiem zabierzecie ciało jego córki na cmentarz. Nie brzmi to kolorowo, ale jak już mówiłem, pieniądze nie śmierdzą. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. A właśnie, a nie! A ja se tak pieniądze rozdaję, jak przecież ja pieniądze potrzebuję. Co ja pierdolę? Ja wam gadam, że nie potrzebuję siana, a my przecież 150 golda potrzebuję, żeby się nauczyć obrabiać tego skóry, na przykład z wilków i tak dalej. Żeby później je móc drożej odsprzedawać. Oczywiście, że tak. To jest inwestycja w tak zwaną przyszłość i żebym też miał co robić może na streamkach. Jak mi się znudzi Fortnite, bo gramy sobie Fortnite'a zazwyczaj. Więc, no racja. To ja gadam, że ja nie potrzebuję siana, jak ja giga siana potrzebuję w sumie. Dobra, pokradnę im marchewy. Najwyżej zrobimy trochę dłuższy odcinek. Jak już ustawiłem 4K, to mam takie... To już tam możemy teraz 50-minutowe odcinki nagrywać. Gorzej, jeżeli te 50-minutowe odcinki okażą się mieć 14 GB. To wtedy może mi się to przesyłać 3 dni, więc... Akurat z tym to bym aż tak nie szalał. Ale w innym wypadku czas nie gra tutaj roli. Gdzie idziemy teraz? Jaki jest cel nasz? Cel jest ogarnąć ser, muszę o tym pamiętać. I pogadać z mieszkańcami, zobaczyć. Ktoś tu ma ser, może ma coś ciekawego, może komuś można coś ukraść. Może ktoś schował Mieszka pierwszego z tyłu. Zębate ziele też może być. 20 golda, rdesik. Znaczy to kilka złociszy. Złotych monetów. Kilka orenów. Farmer. A mnie. O, kuferek, a ja nie umiem. A, ja umiem w otwieraniu zamków. O, witam serdecznie. No proszę, jednak a, miałem okradać. No tak, widzowie, zapomniałem, bo... trochę mam inne rzeczy aktualnie w głowie. Zapomniałem, że ja tu mogę wszystko okradać. Wchodzę tu. Witam. To co, pokradamy z widzowie trochę. Z dwa kufry chyba trzeba spróbować otworzyć. To nie. Szybki saveik. Nie będę, chociaż już mnie korci, żeby tylko zapisywać, czytywać, żeby nie tracić siana na wytrychy. Ale jak to robiłem w poprzednich odcinkach. Dobra, jak je otworzyć? A poznany, czyli mogę go sprzedać. Fajne, że jest napisane, że na przykład mam poznany jakiś przepis. Ja tak, ja przeczytałem i mówię, poznański? Co? O co chodzi? A to, że poznany. Dawaj tu, wyskakuj z marchewek, czy co ty tam masz. Nie mogę tego ukraść? Ły. A beczka z wodą? Jest... Czy beczka z wodą ma tylko wodę, tak? No nic, dobra. Ile w ogóle mam punktów, jak już przypadkiem klikłem? 25, no to tyle rzeczy możemy się nauczyć. Pamiętam, jak w poprzednich gotikach zawsze strasznie... tutaj węszysz? Spadaj. No już, tylko smażę mięso, spokojnie. Jak w tych poprzednich gotikach save'owałem, miałem po 60 punktów nauki i na nic ich nie wydawałem, to teraz może warto by było na coś je wydać. Tu są farmerzy, czyli fez nudy. No tu jest farmer, tu jest ten chłop. Tutaj, czy mają postacie imiona? No nie, to są farmerki, farmerzy. I myślę, że możemy stąd spadać. Ty, poczekaj. A nie, dobrze, dobra.
Nie, bo już się trochę gubię w mieście. O, to słyszałem tą ciekawostkę. Może zacznie grać, to usłyszycie, co gra. Patrzcie. Grasz? No, coś chyba z Kamasta była ciekawostka, co słyszałem. A ten podobno chłop gra coś czasem. Ale coś chyba nastraja tutaj fleta. Nie chce mu się. Cały dzień. Tak, ale on gra cenutki podobno. Taką widziałem ciekawostkę. Gdzieś mi wyskoczyła na stronie głównej. Ale no nie chce mu się teraz. Ty, ale co to jest w ogóle za wioska, jak tu pół muru kurwa nie ma i tu się zaczyna już tego. Las. Warto jest zabijać te ścierwojady, bo trzeba te jaja pozbierać. Jak pozbieramy jaja ścierwojadów, to zrobimy i dokończymy misję odnośnie tej jajecznicy, którą możemy przynieść temu jednemu ziomkowi. Więc też warto jest to zrobić. Ja bym się tutaj zmierzył z przeciwnikiem w postaci pełzacza chyba, o ile dobrze pamiętam. Idziemy zobaczyć. Dzisiaj chillowy odcinek. Chillowa gra, chillowy odcinek, jest dobrze, dobrze chłopaki robią. O kurwa, ty, to takie łatwe jest? Ja myślałem, że trochę się namęczę. Ty, a to jakaś gra dla dzieci. Dobra, ja tu wchodzę, przecież te ścierwojady to jak na hita są. I od się kręca, ale wymiatamy widzowie. Jak ja bym wiedział, że ja taki dobry. Kolejny poziom? Ej, ten pancerz to daje fest dużo rzeczy, nie? Jak ja serio, ja myślałem, że na hita będę mniej więcej od tych pełzaczy. Ja se tu... Ooo, czarny rogacz. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Co to jest, dzik? A to dzik! To nie zabijam! Ja tu wrócić, nie zabijam dzików. Z tego względu, że ja tu po prostu przyjdę, jak się nauczę umiejętności oprawy skóry, no bo wtedy będzie mi się opłacało chodzić po lesie i sobie normalnie polować rzeczy. Nie no, jak ja mam taki zajebisty łuk na samym starcie, to jest git. A, bo tutaj my wchodziliśmy, dobra, to już wszystko pamiętam, już wszystko wiem, dobra. Tak, tutaj wchodziliśmy, tu były te, tak, widzowie, ja pamiętam, tylko mam wrażenie, że pole tych dyń było po prawej stronie. Ale nie wiem dlaczego. Pozbieram je. Ile są warte te dynie? Poka. 7 golda? Dobra widzowie. Zbieramy dynie. Pewnie, że tak. Może to nie jest najbardziej pasjonująca rzecz na świecie. Od nagrywania odcinka. Ale przynajmniej będzie długi odcinek. Trzeba patrzeć na pozytywy. Ty, a tu jest jakieś inne wejście. Tędy na pewno nie wchodziłem. Może ten strażnik tego. Ty, to mogą innych strażników za... A, rozumiem, może jest kilkanaście strażników, których mogę wziąć do tej misji. Jeden po prostu weźmie golda, ale jak pójdę do drugiego, to on nie weźmie już golda. Umam. Czy my nie tędy wchodzi? Nie, my nie tędy. Nie, ja ciebie nie znam. Nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? To ja już nie wiem, gdzie jestem. Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Nie. Nie, jestem tu nowy. Jeśli choć trochę lubisz swoje życie, to natychmiast zawrócisz. Nie będę cię no trochę może lubię. Ale wiedz, że cię ostrzegałem. Opowiedz mi o bestii. Nikt nie wie, jak wygląda, bo nikt nie przeżył z nią spotkania. Jakiś tydzień temu wartownik o imieniu Hendrik poszedł za potrzebą na skraj lasu. Dopiero wczoraj myśliwi znaleźli jego ciało. Ledwo go rozpoznali. Ślady kłów były ogromne. Nikt z miastowych nie zainteresował się tą sprawą? Ostatnie podtopienia znacznie utrudniły kontakt z miastem, dlatego póki co musimy radzić sobie sami. Poza tym nie liczyłbym na straż miejską. Im to tylko wyzysk wieśniaków w głowie. Już prędzej tropiciele gildii mogliby coś zdziałać, ale ich usługi sporo kosztują. Znając życie, zanim jedni albo drudzy kiwną palcem, bestia znów zaatakuje. Jestem tego pewien. Jesteś wartownikiem? Tak, nie kucharzem, ale pytanie zadaję. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi, chyba że jacyś szaleńcy. Potrzebuję pomocy. Tak, pomoc jest potrzebowana tutaj. Tak. A o co chodzi? Ty pomóż. Chodzi o córkę jednego z moich towarzyszy. Została na ale on nowy w robocie, nie da rady. Na plaży, mówisz.
O. Wartownik Keeper zawsze jest gotów do służby. Dobra, jak wartownik Keeper, najlepszy ziomuś. O którą plażę chodzi dokładnie? O, chyba... Te, z której przybyliśmy. Za lasem, od strony bramy Harego. Chodzi o wybrzeże topielców? Tak, chyba tak się nazywa. Jest jakiś problem? Bierz mu na psychę. O, właśnie przypomniałem sobie, że czeka mnie dzisiaj dłuższa niż zwykle warta i muszę zostać tutaj, na posterunku. Ale idź do Feliksa. On może. Keeper. Jesteś pewien? Ostatnio narzekał, że w pracy dopada go rutyna. Pewnie trochę po zrzędzie, ale pomoże ci. Gdzie go znajdę? Zwykle pilnuję wschodniej bramy wioski. Ale wschodnia brama, skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest wschód i zachód w tejże? Tu nawet kompasu nie ma. Potrafisz posługiwać się tą kuszą? A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym ustrzelę zagrożenie z daleka. Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu mam sobie za darmo hodować konkurencję w silbach? Dobra, wyskakuj z mieszka, jak nie umiesz pomóc. I z bełta. I bełtam na ciebie. Taki, żeś pomocny jest. Mały kołczan strzał, przyda się. Dobra, czyli źle oceniłem, jednak nie tędy, nie tutaj przyszliśmy. Ja już się gubię kompletnie, gdzie jest. Tu to są rejony, których nie byłem. Wydaje mi się, że tędy przyszedłem, bo właśnie pole było po prawej stronie. No tak mi się wydaje, ale czy tak było? No nie wygląda to jakby miejsce, którym przybyłem, więc w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy tutaj. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? O. Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. No i jest ten koleś, co nas też nauczy, nie? Wydobywania. Laga, topór. I ociekrynca, laga. Jest tam w mieście, był taki koleś, co on nas może uczyć, nie? Pewnie zgaduję, że do jakiegoś momentu on nas nauczy. Obalone drewno. Pokaż. To za daleko. To bliżej. Ja chcę... Jakby je... Poka. Zetnij. Jocie kryńca. Ile mogę? Nic nie zostało. Jeszcze raz. Nic nie zostało. Nie ma już? A... Ty. Fajne. Podoba mi się ta mechanika. No, podoba mi się. To jest takie urozmaicenie do zbierania rudy, nie? Złota i tak dalej, wydobywania tych wszystkich rzeczy. Spoko. Dobra, chodź tu, polno bestia. Polno bestia. Tu nie ma. Polno bestio. Nie, to brzmi debilnie. Polno bestio? Kurwa, jakiś Pablo Coelho, tylko w wersji mojej. Polno bestio, ty. Dobra, zobaczmy, czy tu nic nie ma i... O, tam widzę kogoś. Dobra, chodźmy. Trzeba tutaj pobadać trochę. Gdzie ja w ogóle idę na mapie, tak bym w sumie zobaczył. Tu jest strasznie dużo rzeczy i ludzi, z którymi można rozmawiać. Gdzie my idziemy? W którą stronę? O, my już tak daleko od miasta? Dobra, ja się załatowam. Ale tu widzę kumpel. Uprawianie zwierząt z kury ssaków? O, czyli on tutaj sobie przyczaje robi. Rozumiem. Potrzebujemy tylko i wyłącznie dosłownie kilkanaście golda, żeby nauczyć się tego. Nauczyć się oprawiania skóry i tak dalej. Ukradłem ją z kieszeni maga. O, mogę ją otworzyć? 14 okruchy magicznej rudy, spoko. Więc ja bym chciał się nauczyć umiejętności oprawiania zwierząt. Więc no niestety muszę sprzedać jakieś warzywy, jabłka, kusze. Kusza treningowa, no sprzedam. To trzeba sprzedać, to trzeba. Topór drwala, to może nie.
Ja mam za ciężkie paluchy, poważnie wam mówię. Gulasz. Jocie Kryńca, taki pożywny gulasz i ja mam sprzedawać? Sprzedam pietruchę i słuchaj, naucz mnie, bo to jest giga ważne, będziemy mogli polować na dziki. Najważniejsza jest mentalność. Musisz być gotowy na widok zakrwawionych zwłok zwierzęcia, bo jeśli zadrży ci ręka, to koniec. Twoje ruchy przy nacinaniu skóry muszą być pewne i precyzyjne. Zaczynaj zawsze w okolicach brzucha. Tam jest najłatwiej wbić ostrze. Kiedy oderwiesz pierwszy fragment, mocno pociągnij i zedrzyj całość. Z czasem pozyskiwane przez ciebie skóry będą w coraz lepszym stanie. I ta mechanika też mi się podoba. No cóż. To. Ile? 550 golda, żebym ja się wszystkiego kurwa mać nauczył? Czyś ty oszalał? Do końca już? Ale ile pitosu będziemy kosić? Inwestycja, widzowie. Ja myślałem, że skóry to i koniec, że jakby nauczę się skóry, jestem giga już koksem, już nie muszę nic zrobić w gierce, bo już tylko mogę polować i jestem milionerem i ograłem gierkę, ale chyba coś tu wynika, że nie do końca. Ale jak się nauczymy tych wszystkich umiejętności, to wydaje mi się, że po trochę, ale będziemy zbierać po te 3 skóry, tutaj coś i jakoś to się zrusi, mi się wydaje, na końcu, tak czy siak. Nim gadaliśmy? Jesteś wartownikiem? A nie widać? Nie zupełnie. Do rzeczy. Czego chcesz? Słuchaj, musisz mi pomóc. Po pierwsze, ja nic nie muszę. A po drugie, mam teraz przerwę. Więc zmiataj stąd z łaski swojej. Co za przerwa bez kufelka piwa? Jesteś wartownikiem... Co to za przerwa bez kufelka piwa? Wiesz co? Masz rację. Od tego sterczenia zaschło mi w gardle. Przydaj się na coś i przynieś mi piwo. Wtedy pogadamy. Dogadani. Jak my już kumple, a ja mam mieć piwo? Nie mam przy sobie. Dobra, czyli musimy ogarnąć tak. Piwo i coś jeszcze było do ogarnięcia, nie? Coś jeszcze było do ogarnięcia, widzowie. Kurwa, mam jakąś tak dziwnie klawiaturę. Piwo i nic w sumie, tylko piwo. A co się... A, i ser. Ser dla szczura był jeszcze, miał być tego. Witaj, chłopcze. Mógłbyś coś dla mnie wyniesiony zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. No dobra. Daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Nie dość, że dostałem chwasty, które mogę jeszcze sprzedać, to jeszcze dostałem siana. Dzięki, dziadek. Jak to, chłopie, biznes życia. Za friko. Ile mamy siana? 15 golda. I to jest problem, bo te wszystkie rzeczy, one kosztują, kurwa, grosze. Trzeba robić misje, trzeba albo sprzedawać jakieś skóry, albo coś, albo robić ogólnie misje trzeba. Żeby zyskiwać siano, a ja na razie, kurwa, jedyne co robię, to wydaję siano. Tu jakiś ser robię, tu coś. Niedobrze. Ty, a powiedz... A, musisz odpocząć. No dobra. To ty odpoczywaj, ja w tym czasie skroimy ci chatę. Co ty na to? Dogadani? No i elegancko. A nie masz nic w chacie. No to nic, ci nie okradnę. Szkoda, w sumie. Po kufel piwa trzeba iść. A jakbym... No nie, ścieżka prowadzi tędy, kurwa. Nie no, na bank szedłem tędy, jestem przekonany. Tak, no bo tu jest ten most. Tu było... Tak. To jest ta droga, którą wbijaliśmy tu w ogóle. To jest farmer, siema, farmerka. No proszę, jednak można. Tu jest... Tu właściwie co jest? Co to jest? Rzeźnik, witam serdecznie. Nienawidzę rzeźników. Piocie Kryńca, jak ja nienawidzę rzeźników. Hej, ty. Ale dawaj mieszek. Kim jesteś? Jestem Rym i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Jak wygląda praca rzeźnika? A piwo masz? A jak ma wyglądać?
Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. A piwo masz? Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Nikt ci nie jaki masz z tym problem, to było pytanie. Otóż każe. A teraz wynocha stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. Powtórz, bo chyba nie dosłyszałem. Z miłą chęcią powtórzę. Jesteście wrzodem na dupie tej wyspy. Nie wygląda na kolesia, który mi na dupcy, więc nie boję się. Tym lepiej. Chyba przydałaby ci się lekcja. Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier. Tylko spróbuj mnie tknąć, a starszy się o wszystkim dowie. Starszy, że kto? A, no może to lepiej... Kurwa, zabrzmiało groźnie. Pokaż mi towary i mnie, kurwa. Jak my kumple już. Piwo? Aż piwo? Nie, aż piwo. Czy my chcemy kupować przepisy? No oczywiście, że chcemy kupować przepisy. Ale pytanie brzmi bardziej, czy mnie stać na to, żeby kupować przepisy? No i tu już odpowiedź będzie... Nie. Nie staćmy, żeby kupować przepisy. No i tak to jest, widzowie. No nie ma co sprzedawać, bo zobaczcie, ile to kosztuje. Przecież to są grosze, jak ja to sprzedaję. Zostawię te 3 golda, nie kupuję tych przepisów. No idziemy ogarnąć piwo. Rozumiem. Nauczę się z tych tych trzech przepisów. Rozumiem. Jakie mamy. Ile mam odcinka? 41. Rozumiem. Minut. Więc jeszcze my się ogarniemy to piwko. Ojoć się kręca. Ale masz kuferę gremi. Zagrasz? Dla widzów? Nie, coś... Coś mu ciężko dzisiaj idzie. Dzisiaj nie w sosie. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. Jod się kręca. Za dużo mówię, ja cię kręca. Wiesz, to zależy od tego, co masz na myśli. Mam na myśli to, że potrzebuję chłopa, który by mi pomógł z pracami domowymi. Inia? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego. Ale dojebana jest. A tu jeszcze obiad Helga przygotować. Wygląda jak Helga. Doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może właśnie trochę dorobić? Albo Olga. O, to są takie imiona. Pewnie, że pomóc. Mogę spróbować. Dałem taką Olgę. 2,10 metra i tak. Olga. Nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Nigdy w życiu nie widziałem bardziej imiona, które pasowały do danej osoby. Nigdy nie spotkałem. Nie trzeba do tego specjalnych. Jak do tej Olgi. Chyba Olga. Już nie pamiętam, to było dawno temu. A i mi bardzo to pomoże. Chyba Olga. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobioną na warzywach z mojego poletka. Tych, których skleiłem? Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie Iwo. Się dla ciebie kilka Arnolda potrzebujemy. Monet. To jak będzie? Pomożesz? No jasne, że tak. W ogóle cię nie słucham. Chętnie. Chętnie ci pomogę. Helga. Och, Olga. Dziękuję. Albo Helga miała na imię? Wiedziałam, że Olga? Ta zupa cię nie wiem, jak już tak. Proszę, masz tu miotłę? Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. O kurwa, tylko nie w sypialni. Teraz szybko sprzątamy i spierdalamy tu, bo Helga nas chce dojechać w sypialni. A już, koniec. Dobra, kufer masz? Nie, masz szczotę. O, coś lagło, spokojnie, nic się nie dzieje, widzowie. Idziemy. Bierz szotę, masz tu kufer? Kufer? Nie masz kufra. Hey. Dobra, ja pomóc. O, jeszcze ci ukradnę mieszek. Co słychać? Życie jakoś się toczy. Od pracy przez... Aha, bo jeszcze tą szczotką muszę... I tak w kółko. Umyć podłogę, tak? Albo coś takiego. Tak, dobrze myślę? Spoko. Poczekaj. Nie widzę więcej zabrudzeń na podłodze w sypialni. Pozamiatałem kuchnię. No to co? No to przecież... Halo. O co chodzi?
No tak czysto to czysto chyba, czy nie? Nie, pochodnie zapalił. Ty, czysto to czysto, halo. Nie widać więcej zabrudzeń, no to... Ja tu patrzę, ale tu nic nie ma, halo. Tu może? Nie. No to przecież pomogłem. O, witam. A mąż niezły, że ja pomóc? Męczę od niej. Piórkać chcę. No halo, no pomogłem zez. Nie zaszkodzi, jeśli zrobię to również przy drzwiach wejściowych. Rozumiem. O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. Golda. Złoto. Zupa pachnie wyśmienicie, ale bardziej przyda mi się złoto. A, tak. No dobrze. Kilka złotych monet z pewnością bardziej ci pomoże niż moja zupa. No pewnie, że tak. To twoja zapłata. Tylko nie przebij wszystkiego. Ale ja właśnie Harnolda się kupię. Jeśli zamierzasz mi pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Przez te pogaduchy z pewnością nie zdążę ze wszystkim. Prawie bym zapomniała. 25 tu złota. Może i teraz podłoga lśni, ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Niestety musiałem ją gdzieś zgubić. Nie no. A nie, tak? Nie? No dobra, masz. Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Może jeszcze raz będzie potrzebować pomocy i co wtedy? Nie możemy oszukiwać aż tak wszystkich. Znaczy możemy. Tylko niekiedy potencjalnie mają drugą misję dla nas. Więcej golda. 25 golda za pomoc, giga koks. Otwierałem ten kufer? Oczywiście, że otwierałem. Dobra widzowie, mam 47 minut nagrywania. Jak to chyba rekord polski jest na tym kanale od dawna. Takiego długiego odcinka nie było, więc dzięki wielkie, że tu jesteście i oglądacie tą serię. Dzięki, że razem zwiedzamy ten świat Kronik Myrtany. Ten świat Archolos. No i co, zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha, tam poddymiamy. I normalnie to zadyma na seriach jest, ale tutaj Gothic jest jednak, no umówmy się. Jakkolwiek chciałbym poddymić to... No to jednak słuchamy tu dialogów i często te dialogi nie są wprowadzone w sposób szybki, więc chillujemy bombę i widzimy się już dzisiaj, pewnie około 23:00, sorry, że tak późno te odcinki, ale one też się teraz muszą przetworzyć, jak są nagrywane w 2K. Nara widzowie, do dzisiaj. Dzięki, że oglądacie serię i jesteście.